Kod na grę otrzymałem od firmy PlayOn Polska i nie stanowi on gratyfikacji za nagrany film. Wszystkie opinie padające w tej recenzji są oparte na godzinach spędzonych na rozgrywce. Będąc na Gamesconie miałem okazję zawitać na stoisko rodzimego Vile Monarch, aby zapoznać się z nadchodzącym tytułem Floodland. Gra na tyle mi się spodobała, że zobowiązałem się przyjrzeć jej bliżej, gdy zostanie wydana wersja końcowa. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja polskiej gry Floodland. Zapraszam. Czym jest Floodland? To gra trochę ekonomiczna, trochę o zarządzaniu, miejscami to sim. Gdybym miał ją do czegoś przyrównać, powiedziałbym chyba Frostpunk, choć mam wrażenie, że Floodland idzie dalej, jeśli chodzi o kwestie złożoności i ciągów przyczynowo-skutkowych. Historia jest taka, że świat został zalany wodą. Nie wiemy kiedy, ani czemu. Losów naszego świata dowiadujemy się ze znajdywanych bardzo rzadko fragmentów gazet czy notatek. Czasami część informacji można znaleźć w dialogach od ludzi, których spotykamy, ale nie ma tego zbyt wiele. Jaka była przeszłość zalanej ziemi? Poznamy ją, jeśli będziemy cierpliwi. Grę rozpoczynamy od wyboru jednej z czterech frakcji. Każda ma trochę inną specyfikę. Wybrani przeze mnie dobrzy sąsiedzi to pracocholicy, dzięki czemu można im nakazać pracować na nocną zmianę. Co ciekawe, niezależnie który klan wybierzemy jako wiodący, każdy z pozostałych spotkamy na naszej drodze później z możliwością dołączenia ich do naszej wioski. Na początku dysponujemy garstką ludzi i jednym magazynem. Podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych, czyli wody i pożywienia. Potem przyjdzie czas na rozbudowę naszej niewielkiej osady, o domy czy też bardziej szałasy mieszkalne, etc. Naszym zadaniem, któremu będziemy poświęcać najwięcej uwagi, będzie utrzymanie w ryzach naszej kolonii i radzenie sobie z ciągłymi przeciwnościami losu, które będą na nas spadały. Gra została tak skonstruowana, aby zachować pewien łańcuch przyczynowo-skutkowy. Aby zbudować coś, musisz mieć odpowiednie materiały. Aby je zdobyć, trzeba je zebrać. Aby je zebrać, musisz mieć pracowników i ewentualnie odpowiedni budynek. Jednak przez niemal całą grę walczymy głównie z brakiem. Brakiem żywności, brakiem wody, brakiem surowców. Gra bardzo umiejętnie podchodzi do tego, abyśmy byli cały czas zajęci, choć są tutaj pewne wyjątki, o czym powiem za chwilę. Przechodzimy na szybko przez kolejne, nazwijmy to umownie, wieki. Wiek drewna, wiek kamienia, wiek żelaza. Każda odblokowana opcja umożliwia nam budowanie kolejnych nowych budynków, ale i tworzenie nowych, bardziej wydajnych, starych budynków. Więc raczej nigdy podczas rozgrywki nie powiesz, że masz czegoś dużo. Nawet kiedy masz faktycznie czegoś dużo, sytuacja szybko może się zmienić i nagle może brakować ci najwięcej surowca, w bogactwo którego opływałeś kilka minut temu. Ludność naszej osady staje się też coraz bardziej wymagająca, chcą lepszej żywności, miejsca do nauki, odpoczynku czy zabawy. Każdy budynek podnosi lub też obniża morale naszej komuny, co też będzie miało poważny wpływ na kilka czynników. Można żyć przez jakiś czas na totalnym minimum, jeść surowe ryby i mieszkać w namiotach, ale będą tego konsekwencje. Ludzie będą chorować, co może doprowadzić do zgonów i niezadowolenia, więc musimy mieć cały czas na oku wiele czynników i próbować uszczęśliwiać naszych ludzi. Przyznam, że czasy względnego spokoju i, powiedzmy, dobrobytu trwają tutaj niezwykle krótko. Nasi ludzie to też nie banda robotów, muszą spać i wypoczywać, więc gra podzielona jest na cykl dnia i nocy. Wszystko dzieje się dość szybko, więc czasami mamy śmieszną sytuację, że nasz ludek przez cały dzień idzie pokonując jakieś 400 metrów. Ale jest to pewnego rodzaju umowność. Niemniej na noc wszyscy schodzą do domów i idą spać, a kolejny dzień rozpoczyna się o 6 rano. Gra umożliwia przyspieszenie czasu w 3-stopniowej skali, co jest zbawienne, jeśli czekamy na wybudowanie czy wynalezienie czegoś. Chyba najważniejszym surowcem są specjalne punkty badań. To za nie przechodzimy do kolejnego wieku, ale i kupujemy możliwość budowania nowych budynków. Tych punktów zawsze brakuje i grze udało się rzecz dość trudna. Nigdy nie możemy się zdecydować, co aktualnie chcemy odblokować, bo wszystko jest potrzebne. Czy kupić lepszą chatę zbieraczy i zapewnić więcej żywności, czy może lepsze filtry i zwiększyć zapasy wody? A może powinniśmy rozbudować magazyn, aby trzymać więcej surowców, lub ulepszyć uczelnię, aby szybciej zdobywać punkty badań? Niemal cały czas towarzyszą nam dylematy, w których nie ma dobrych rozwiązań, bo zdecydowanie się na jeden wybór, faktycznie ten aspekt
aspekt życia ulepszy, ale pozostałe ty będą zaniedbane i będą musiały oczekiwać, aż zbierzemy kolejne punkty. Niemal wszystko, co robisz, jest niewystarczające, dlatego gra potrafi zająć na wiele godzin, a syndrom jeszcze jednej godzinki jest tutaj niezwykle wyraźny. Wracając do punktów badań, z początku dostajemy je za wykonywanie zadań, ale później musimy poszukać specjalnych reliktów, które w uczelni naukowcy zamienią na punkty badań. Ale aby to zrobić, w pewnym momencie musimy zacząć tworzyć ekspedycję. To też ciekawy moment, bo wyspa, na której zaczynamy, choć nie jest aż taka mała, szybko okazuje się, że wszystko, co można było, zostało wyszabrowane i możemy tylko bezsensownie egzystować, robiąc ciągle to samo. Dlatego potrzebujemy nowych terenów, nowych surowców i nowych reliktów. Ekspedycję możemy wysłać w pobliskie miejsce, które nie jest odkryte, pod warunkiem, że obóz będzie na stałym lądzie. Dajemy ludziom odpowiedni zapas pożywienia i wysyłamy w nieznane. W zasadzie niemal każda ekspedycja kończy się pozytywnie, bo każda nowa lokacja ma nowe surowce, budynki do szabrowania. Ekspedycja musi wrócić do bazy, zanim skończą się zapasy. Później będziemy mogli przetransformować obóz w magazyn i stworzyć zupełnie nową wioskę. I teraz zaczyna się zabawa. Nowa wioska nie musi być budowana całkowicie od nowa. Magazyny są dostępne dla wszystkich mieszkańców. Nie ma znaczenia, do którego nosisz na przykład pożywienie czy surowce. Będą mogli korzystać z nich wszyscy mieszkańcy, niezależnie gdzie mieszkają. I całe szczęście, bo nie musimy za każdym razem zaczynać od zera. Pozwala to zbudować wioskę określonej specjalizacji. Na przykład zajmującej się zdobywaniem jedynie drewna albo ziół. Z ekspedycjami jest też pewien problem. Mgła, która ogranicza widoczność, jest odkrywana na bardzo niewielkim obszarze. Miałem sytuację, gdzie wydawało mi się, że jest spory obszar. Znalazłem tam nowych ludzi, więc założyłem magazyn i gdy zbadałem teren, okazało się, że magazyn stoi na niewielkim terenie otoczonym zewsząd przez wodę. Wybuchła tam epidemia, miejsca starczyło tylko na wybudowanie szpitala i dosłownie 4 namiotów. W czym był problem? Ano w tym, że ludzie co prawda mogą migrować pomiędzy osadami pod warunkiem, że posiadamy pomost. Problem jest taki, że miejsca nie było, aby ten pomost wybudować i ludzie zaczęli swoją nędzną egzystencję na niewielkim skrawku terenu i nie bardzo wiedziałem, co zrobić, aby ich sprowadzić z powrotem. Tutaj dodam, że w końcu da się to zrobić, ale dopiero dużo później, gdy uda się wynaleźć odpowiednie narzędzie, które usunie gruzy z lokacji i zwolni trochę miejsca. Jednakże przyłączanie nowego plemienia do naszej osady jest problematyczne, bo każdy ma inne idee i inny pomysł na prowadzenie rządów i zaczynają się konflikty wewnętrzne. Te mogą prowadzić do zamieszek czy złodziejstwa. Nie ma lekko i niestety cokolwiek zrobisz, zawsze jest to obwarowane tym, że jednym się spodoba, innym nie. Trochę jak w życiu. Wesoło zaczyna się robić, jak mamy 4 różne plemiona i teraz czy uszczęśliwić 3 plemiona, które doszły, czy zrobić coś, co uszczęśliwi tych, z którymi zaczynaliśmy. W pewnym momencie mamy możliwość wprowadzenia dekretów i praw. Możemy na przykład stworzyć gazetę albo wybrać, czy chcemy korzystać z policji czy milicji. I ponownie każdy wybór jakiejkolwiek opcji będzie prowadził do niezadowolenia pewnych grup. Ponownie wraca motyw migracji. Można zrobić tak, aby każdą naszą wioskę satelitę zamieszkiwało inne plemiono i w pewien sposób rozwiąże to problem przebywania obok siebie nielubianych się ludzi, ale z drugiej strony dekrety i tak dotyczą całej naszej społeczności, a nie danej mini osady, więc migracja jest rozwiązaniem połowicznym. Dodatkowo każda z naszych grup może dostawać upgrade. Ten zyskujemy znajdując książki i przekuwamy je w uczelni na punkty doświadczenia. Jest to bardzo ważny aspekt, bo pozwala tworzyć specjalistów w swojej dziedzinie. Lepsze budynki mogą być obsadzane specjalistami, co zwiększy ich produktywność. Niezwykle ważna funkcja, gdy mamy wiele gęb do wykarmienia. Specjalizacji mamy 5 i każda daje inne umiejętności. Jedna sprawi, że szybciej będziemy wydobywać surowce, inna, że będziemy produktywniej tworzyć bezpieczne jedzenie i tak dalej. Jednakże, aby dane plemię uzyskało możliwość specjalizacji, ich uczeni muszą zajmować się zdobywaniem punktów doświadczenia. Co jeśli mamy kilka osad? I tak sprowadza się tutaj do tego, że albo mamy kilka uczelni, albo musimy ponownie wrócić do tygla kulturowego i jakoś to wszystko trzymać w ryzach.
Co jakiś czas gra zrzuca na nas zdarzenia losowe. Może to być epidemia, która wymaga leczenia i bardzo rzadko spotykanych lekarstw, lub moja najmniej lubiana ryby-mutanty, które mogą atakować rybaków, a które wymagają zamknięcia łowisk. Jeśli oparliśmy wyżywienie głównie na rybach, mamy poważny problem, którego tak łatwo nie rozwiążemy. To rodzi kolejne ciekawe sprawy, bo musimy niemal zarzucić wszystkie nasze plany i zrewidować, co jest w danym momencie ważne. Jak z tymi rybami. Nagle musimy znaleźć inny sposób zdobywania pożywienia, a wybudowanie budynków potrwa, o ile oczywiście mamy odpowiednie surowce, bo to też nie jest takie pewne, a głodni ludzie będą coraz bardziej zniecierpliwieni. Warto pamiętać, że wydobywanie surowców i pożywienia też nie jest nieskończone. Ich zapasy się zmniejszają, choć całe szczęście co jakiś czas ulegają odnowieniu, więc łowiska znów się zarybią, a hałdy śmieci znowu się pojawią. No i każdy kataklizm w końcu całe szczęście przemija. Flatland czasami prowadzi też do przestojów w rozgrywce, które można by nazwać impasem. To dość długie momenty, w których musimy poruszać niewielki trybik, aby cała maszyna zaskoczyła. Może to być na przykład brak pożywienia. Chciałbyś zbudować nowe budynki, ale nie możesz, bo nie masz punktów badań. Więc chciałbyś wysłać ekspedycję, ale nie możesz, bo nie masz na nią pożywienia. I to prowadzi do trochę błędnego koła, więc próbujesz w bardzo ślimaczym tempie przezwyciężyć kryzys żywnościowy, aby móc ruszyć dalej. Miejscami miałem wrażenie, że gra przypomina partię szachów z mistrzem. Jeśli źle wystawisz pierwszy pion, to pewnie mistrz już wie, że przegrałeś. Tutaj mamy dewelopera, który zna najbardziej optymalną drogę do zwycięstwa i jeśli nią nie pójdziesz, a nie masz szans, aby ją odkryć, to trafiasz właśnie na takie momenty. Innym razem dostajesz zadanie od jakiegoś wieśniaka, że marzy mu się ciepły chlebek. I ponownie, jeśli jesteś wyprztykany z punktów badań, których nagle potrzeba aż 45, aby zbudować 3 budynki potrzebne do wypieku chleba, to dziad po kilku dniach, które daje ci na zadanie, będzie kręcił nosem. Ponownie, jeśli nie obrałeś optymalnej ścieżki, zadanie jest skazane na porażkę. Strasznie mnie to irytowało, bo gra nie komunikuje, że niedługo nastąpi jakieś zadanie, co jest oczywiste, ale z drugiej strony nie masz możliwości chomikowania wszystkiego non-stop, bo może kiedyś odezwie się dziad, który będzie chciał sobie zjeść świeży chlebek. Natomiast bardzo muszę pochwalić to, że gra jest spokojna. Nie ma tutaj strzelania, wojny, mamy łagodną muzyczkę i w pewien sposób możemy się skupić na bieżących wydarzeniach. Pomimo, że czasami ciśnienie skakało mi ponad normę i trząsłem gaciami, aby moi podopieczni nie strzelili kopytami, muszę przyznać, że gra jest bardzo relaksująca i po ostatnim burzliwym okresie, jaki przechodziłem, było to bardzo miłą odmianą. Dlatego chętnie do Flatlanda wracałem i kminiłem, jak poprawić los tych moich zalanych kmiotów, aby żyło im się lepiej. Omówienie wszystkich funkcjonalności gry zajęłoby długie, długie minuty. Niemniej deweloper przygotował się solidnie. Każda rzecz ma sens i jest powiązana z kilkoma innymi rzeczami, przez co ma się wrażenie, że wszystko jest w miarę logicznie przemyślane. Gra jest bardzo złożona i jasne, początkowo będziemy błądzić, ale kampania bardzo łagodnie wprowadza nowe rzeczy, abyśmy się w tym wszystkim nie pogubili. W pewnym momencie zaczynamy śmigać po grze, jakbyśmy sami ją zrobili, i ogarniamy do kilku rzeczy naraz. Jeśli chodzi o oprawę, cóż, jest ok. Jest przede wszystkim czytelna, choć ludki wyglądają trochę sztywniacko i czasami jest jakiś problem z animacjami, na przykład w wieży policyjnej. Cały czas ziomek spadał przez podłogę, ale nie ma to żadnego wpływu na rozgrywkę. Zwłaszcza, że im dalej w las, tym bardziej oddalamy kamerę, aby wszystko ogarnąć wzrokiem. Bardzo podobała mi się muzyka. Czasami to tylko samo plumkanie, ale od czasu do czasu mamy piosenkę z wokalem, która fajnie pasuje do całości. Podoba mi się też wykonanie interfejsu. Jedno spojrzenie i wiesz, gdzie brakuje ludzi, gdzie jest budynek bez obsady. Oprawa nie rzuci was na kolana, ale spełnia swoje zadanie. Gra ma napisy w języku polskim, ale niestety moja wersja przedpremierowa nie miała wszystkiego przetłumaczonego. Część z tekstów była nadal po angielsku, ale obstawiam, że na premierę to się zmieni. Podsumowując, Flatland to gra z gatunku, którego o dziwo mi brakowało. Zarządzanie plemieniem, radzenie sobie z kłopotami i ciągła niepewność o jutro okazała się dobrym detoksem po ostatnich blockbusterach. Owszem, gra ma swoje problemy, ale w ogólnym rozrachunku spędziłem z nią mnóstwo czasu i pewnie nieraz jeszcze do niej wrócę. Flatland to dobry, przemyślany, relaksujący tytuł, nad którym można spędzić długie godziny i zupełnie tego nie zauważyć. Polecam.
Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a.